Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. To jest chyba najtrudniejszy film, jaki przyszło mi nagrywać. I muszę wam przekazać bardzo ważną informację. Dlatego prosiłbym o obejrzenie tego filmu do końca. Bo tu będzie bardzo dużo ważnych rzeczy. Jak wiecie, w części pewnie 12 lat temu, prawie 12 lat temu wstąpiłem do zakonu jezuitów. I od tego czasu byłem klerykiem w tym zakonie. I przez ostatnie 3-4 lata był prowadzony taki mocny proces rozeznawania mojego przełożonego prowincjała na ten temat, czy jestem przydatny do misji Towarzystwa Jezusowego, do misji jezuitów. I ten proces skończył się decyzją prowincjała o tym, że jakby nie będzie kontynuowana ta droga. I efekt tego jest taki, że opuszczam Towarzystwo Jezusowe. Prowincjał też napisał list do naszej społeczności, do pogłębiarki, w którym jakby pokazuje, że mówi o tym, że docenia pogłębiarkę, docenia pracę duchowościową, która się tutaj wydarza. Przyczyna tej decyzji nie jest, tak jak to często w takich sytuacjach bywa, związana z jakimś skandalem obyczajowym czy jakimś innym. To jest po prostu kwestia taka, że Towarzystwo Jezusowe ma jakieś swoje zobowiązania w pracach, które wykonuje. A z taką moją charakterystyką się po prostu nie wpisuje w bardzo wiele prac prowadzonych przez Towarzystwo i stąd taka decyzja, a nie inna. Po prostu każda organizacja ma prawo, święte prawo dobierania takich członków, jakich chce mieć w szeregach. Więc dla mnie ten niekrótki kawałek życia się właśnie kończy. Ja wiem, że dla was to może być taka szokująca informacja, dla wielu z was. Dla mnie też nie jest to łatwe, bo to jest taka duża wywrotka życiowa. Natomiast chciałbym wam bardzo mocno zaznaczyć, że ja z Kościoła katolickiego nie jestem wyrzucany. W Kościele katolickim zostaję. Jestem bardzo wierzącą osobą. Nie mam żadnego kryzysu wiary, ani trochę. Wprost przeciwnie. Mimo trudu sytuacji mam jakieś takie wewnętrznie głębokie poczucie prowadzenia Bożego w tym wszystkim. Że Bóg po prostu z nami, ze mną w tym wszystkim jest i ma jakiś zamysł w tym wszystkim na pewno. I chcę wam też mocno zaznaczyć, że kierunek, jaki obraliśmy w pogłębiarce, związany z duchowością ignacjańską, z szukaniem Boga w głębi nas, on zostanie zachowany, z tym, że moja sytuacja prywatna się zmieni trochę, że ja będę po prostu robił to z perspektywy osoby świeckiej, ale studia teologiczne mam skończone, praktykę duchowościową bardzo dużą mam, to z głowy nie wypada. I jezuici też będą obecni w pogłębiarce, nawet jeszcze bardziej niż wcześniej. Jest zgoda prowincjała na współpracę, jest chęć jezuitów, żeby dalej współpracować. W najbliższy weekend mamy skupienie z ojcem Darkiem Piórkowskim, ojciec Rafał Huzarski, którego znacie, jest zainteresowany dalszą współpracą. Ojciec Mieczysław Łusiak, którego mnóstwo z was bardzo ceni za jego rozważania, zostanie nawet naszym takim oficjalnym asystentem kościelnym, który będzie z nami współpracował przy tworzeniu treści. Będzie też tak sprawdzał, czy te treści... To jakby nie jest potrzebne, żeby sprawdzać, czy treści są katolickie, bo ja jestem do głębi serca katolicki i taki pozostanę. Ale będzie też taka instancja takiego asystenta dla waszego bezpieczeństwa, czy może raczej komfortu. I ja wiem, że to jest szokujące i trudne i pewnie dużo czasu albo jakiegoś czasu potrzeba, żeby się z tym oswoić dla nas wszystkich. Dlatego chciałbym, jeśli rodzą się w was jakieś pytania, to po prostu piszcie, ja postaram się na te wszystkie rzeczy wcześniej czy później odpowiedzieć. Chyba nie jest teraz najlepszy moment.
Zapraszam też Was teraz, żebyście po prostu obejrzeli fragment filmu Ojca Mietka Łusiaka, który trochę odnosi się do tej sprawy. Moje nazwisko Mieczysław Łusiak, jestem jezuitą, dyrektorem domu rekolekcyjnego w Suchej, niedaleko Bydgoszczy. Pewnie wielu z Was oglądających ten materiał kojarzy mnie z pogłębiarki, konkretnie z rozrusznika, tudzież też z komentarzy, codziennych komentarzy do Ewangelii. I chciałbym dziś podzielić się paroma moimi refleksjami związanymi z tym, z tymi zmianami, które właśnie teraz następują w życiu Daniela Wojdy, lidera pogłębiarki. I najpierw chciałbym powiedzieć, że w tym momencie towarzyszą mi takie trochę przeciwstawne może emocje. Z jednej strony smutek, żal, ale z drugiej strony jakieś uczucie ekscytacji, dumy. I te pierwsze uczucia związane są z tym, że nie była dla mnie radosną wiadomością ta, że Daniel przestaje być jezuitą. Myślę, że takich ludzi jak Daniel Towarzystwo Jezusowe potrzebuje i bardzo się cieszyłem, że on z nami jest. Ale teraz wiem, że jego odejście z Towarzystwa Jezusowego nie jest związane z jakąś, nie wiem, utratą powołania, z jakimś kryzysem, jakimkolwiek, nie wiem, wiary czy coś w tym rodzaju. Wiem, że to jest po prostu wynik jego rozeznawania powołania, że on w ten sposób po prostu idzie za głosem swojego powołania, że jego miejsce jednak nie było w towarzystwie i że będąc liderem pogłębiarki, on po prostu realizuje swoje powołanie i że będzie je realizował lepiej, po prostu nie będąc jezuitą. Jestem o tym bardzo mocno przekonany. W każdym razie mam do Daniela pełne zaufanie i tak jak powiedziałem, czuję też pewną radość, podekscytowanie, czy nawet takie uczucie dumy, że współpracuję z Danielem już od ładnych paru lat. Znamy się bardzo dobrze, blisko się znamy już od 7 lat. Jestem dumny z tego, że będę współpracował z nim dalej, że za zgodą oczywiście pełną aprobatą ojca prowincjała, że będę kimś może nawet w rodzaju takiego asystenta kościelnego pogłębiarki. Daniel mnie o to prosił, ojciec prowincjał się na to zgodził. I muszę powiedzieć, że napawa mnie to dużą dumą i radością. Bardzo się cieszę z tego, że będę mógł dalej z Danielem współpracować. Bo tak jak powiedziałem, mam do niego pełne zaufanie. Towarzystwo Jezusowe, nasz zakon jezuitów nigdy nie miał i nie ma żadnych zastrzeżeń do tego, co Daniel robił, a co nazywa się pogłębiarka, do formy i treści, które on tutaj przekazuje. I tak jak powiedziałem, to, że Daniel nie jest już jezuitą, nie jest wynikiem jakiegoś kryzysu, tylko po prostu efektem rozeznawania woli Bożej. Ja co do tego jestem bardzo głęboko przekonany. I kiedy zastanawiam się nad tym, jak Pan Jezus prowadzi Daniela, jak prowadzi też to dzieło, którym jest pogłębiarka, bo bardzo mocno w to wierzę, że to dzieło jest prowadzone przez Pana Jezusa, przez Ducha Świętego. Kiedy o tym myślę, to przychodzi mi na myśl to, że właśnie pogłębiarka i Daniel jako lider i tudzież jego wszyscy współpracownicy, przyjaciele wpisują się w to, co chyba jest jakoś takim znakiem czasów naszych teraz, że
ewangelizacja na szczęście przestaje już być domeną tylko księży, osób konsekrowanych, ale staje się również takim polem, w którym bardzo aktywni są ludzie świeccy. Myślę, że to właśnie o to też między innymi chodzi. To oczywiście w żaden sposób nie przekreśla roli i znaczenia osób konsekrowanych w Kościele. Wręcz przeciwnie, tu chodzi o pewne bogactwo, tu chodzi o więcej dobra. Myślę, że nie będzie żadnej przesady w moich słowach, jeśli powiem, że jestem przekonany, iż Daniel już do końca życia pozostanie trochę jezuitą, że będziemy sobie zawsze bliscy, że będziemy zawsze mieli wspólne zdanie, wspólny język, tak jak to było, jest i myślę, że tak będzie. Wszystko na to wskazuje. I chciałbym zapewnić Daniela i was, że będę wspierał pogłębiarkę pewnie jeszcze bardziej niż dotąd i że jest to dla mnie, tak jak powiedziałem, radość, zaszczyt, powód do dumy. Także niech te parę moich słów, które teraz wypowiadam, będą też już takim po prostu moim pierwszym wsparciem dla Daniela, w tym pewnie i dla niego też trudnym momencie takich zmian, ale wierzę w to bardzo, że są to zmiany, których chciał Pan Jezus. I wierzę w to bardzo i o to się modlę, żeby Duch Święty dalej wspierał to wspaniałe dzieło, któremu lideruje Daniel. Bardzo tego pragnę i w to wierzę, że Duch Święty będzie prowadził Daniela, jego współpracowników i ogromnie się cieszę, że będę mógł w tym dalej uczestniczyć. Tak więc pozdrawiam cię, Daniel, pozdrawiam całą twoją ekipę, twoich przyjaciół, którzy z tobą współpracują i pozdrawiam wszystkich, którzy zaglądają do pogłębiarki, korzystają z tego wsparcia w swoim rozwoju duchowym, w pogłębianiu swojej wiary. Szczęść Boże. Sytuacja jest wymagająca, ale ona nie jest dramatyczna w żaden sposób, bo niezależnie od tego, w jakim stanie się jest, to wiarę w Boga, duchowość, katolicyzm ma się w sobie albo się go nie ma po prostu. I to, czy jest się w takim stanie, czy innym, to nie decyduje o tym. No i bardzo, bardzo wierzę też w to, że Pan Bóg, jak prowokuje jakieś sytuacje, to po to, żeby wyciągnąć z nich więcej dobra i bardzo mocno ufam i wierzę, że to jest właśnie w takiej sytuacji stajemy. Zrobimy po prostu ruch świeckich osób, które żyją duchowością, które żyją medytacją Pisma Świętego, które wchodzą w głąb. To będzie ruch związany z księżmi, związany z jezuitami też. Ja nawet jestem w trakcie rozmów z kilkoma księżmi, żeby powołać taką radę duszpasterską złożoną z najlepszych księży, którzy odpowiedzą na te potrzeby, które są po prostu w was, w tym naszym środowisku. No i to jest pierwsza taka dobra rzecz, która się dzieje, że bardzo też dużo osób, które wiedziały o tym, chwilę wcześniej się dowiedziały, to zgłaszały chęć do tego dalszego współpracowania. Dalej współpracujemy z teobańkologią, dalej współpracujemy z tymi wszystkimi osobami, które są w pogłębiarce, które były w pogłębiarce i oni po prostu będą jeszcze mocniej dla was tworzyć treści. Mój jakiś etap życia się kończy, ale jak to mówi psalm, życie nasze zmienia się, ale się nie kończy. Szkoda, że to głównie na pogrzebach mówią. Moi drodzy, będziemy robić dalej to, co robimy, będziemy szli dalej w tym samym kierunku, w którym szliśmy. Najbliższe plany są takie. Ja osobiście potrzebuję chwilę jakoś, żeby to w głowie ułożyć i pewnie na jakąś taką dłuższą pielgrzymkę pójdę samotną, może nawet z Fatimy, jak z Matką Bożą do Santiago. Kto wie, może się uda wspólnie różaniec wieczorami odmawiać na jakiejś transmisji. I pójdę i w waszych intencjach, i w swoich intencjach, w waszych, bo czuję bardzo dużą odpowiedzialność przed wami. I wiem, że dla was to też będzie niełatwe do przeżycia.
No i udało nam się powołać fundację, która będzie, Fundację Pogłębiarka, która będzie organem prowadzącym naszą działalność, naszą społeczność. Mam nadzieję, że to też pomoże w takich organizacyjnych kwestiach. Moi drodzy, zapraszam jeszcze raz. Przeczytajcie ten list prowincjała, który jest w linku w opisie tego filmiku. Jak coś was się budzi, to piszcie po prostu w komentarzach. Tylko po to, żebym mógł na to później wam jakoś odpowiedzieć, nie po to, żeby komentować sprawę. Ona jest wymagająca po prostu, ale też jest szansą na bardzo duże dobro. Kierunek zostaje ten sam. I tak będzie. Do zobaczenia następnym razem.